Matowa i mocniejsza matryca QD OLED z kilkoma nowymi funkcjami, ale także starymi problemami. Tak jednym zdaniem można podsumować nowego Samsunga S95D. Jest to najlepszy telewizor wykonany w tej technologii w katalogu koreańskiego producenta na bieżący rok i dzisiaj przyjrzymy się mu bardzo, bardzo dokładnie. Będą precyzyjne pomiary, bezpośrednia konfrontacja z innymi ekranami oraz testy wbudowanych funkcji, więc śmiało korzystajcie z rozdziałów na pasku przewijania, bo jest tego naprawdę dużo. Tymczasem zaczynamy! Króciutko o designie, bo to każdy może samemu ocenić w sklepie. Ekran prezentuje się świetnie z każdej strony. Z przodu za sprawą bardzo wąskiej ramki, która daje minimalistyczne piękno. Jak widzicie, brzegi są tak smukłe, że nawet emblemat firmowy wymagał zaprojektowania małej wypustki. Centralna podstawa zakrzywia się w tył, co daje złudzenie, jakby ekran lewitował. Jej pochylenie jest nieprzypadkowe. Możemy na niej zamontować urządzenie zwane One Connect, czyli autorski patent Samsunga na zrobienie porządku w kablach. Działa to tak, że cała elektronika telewizora i wszystkie wejścia wraz z kablem zasilającym są wyprowadzone do zewnętrznej skrzynki. Z wyglądu przypomina ona trochę konsolę do gier. Takie rozwiązanie niesie szereg zalet. Do telewizora wystarczy doprowadzić jeden kabel, więc nawet jeśli chcemy go powiesić na ścianie, a nie przygotowaliśmy wcześniej przepustów, to do telewizora pójdzie estetyczny przewód, a nie cała plątanina. One Connect Box możemy wtedy umieścić gdziekolwiek blisko sprzętów peryferyjnych, a jeśli te są na drugim końcu pokoju, to Samsung ma w swojej ofercie dłuższe przewody. Jeśli jednak chcemy uzyskać jak najbardziej klasyczne rozwiązanie, to boxa montujemy na podstawie telewizora i łączymy go krótszym kablem. Dzięki oddzieleniu elektroniki od ekranu, ten drugi nie ma charakterystycznego dla OLEDów pogrubienia na dole, ale trzeba zauważyć, że góra matrycy jest grubsza niż zwykle. Jeśli o wejściach mowa, to mamy 4 pełnoprawne porty HDMI 2.1, ograniczone jednak do przepustowości 40 gigabitów. Mówię to jako formalność, bo dla matrycy 4K nie powoduje to żadnego istotnego ograniczenia. Jest też podwójny tuner i złącza USB, z których jedno znalazło się na tyle telewizora obok wejścia One Connect. Tym, co wzbudziło najwięcej kontrowersji podczas premiery, jest powłoka matrycy. Mało producentów decyduje się obecnie na stosowanie tak głęboko matowych ekranów, jednak trzeba przyznać, że rozwiązanie Samsunga jest sprytne. Generalnie matryce QD OLED nie cieszą się dobrą odpornością na oświetlenie zewnętrzne, w tym znaczeniu, że ich czerń mocno płowieje, gdy mamy światło w pomieszczeniu, a już szczególnie, gdy pada na telewizor. I w tym temacie nowy ekran nic nie zmienia. Jak widzicie, czerń jest podobna do poprzednika i wyraźnie gorsza niż w LG G3, podczas gdy telewizory są wyłączone. To, co jednak uległo zmianie, to tłumienie bezpośrednich odbić, które są teraz niemal idealnie rozpraszane. To porównanie z ubiegłorocznym S95C robi robotę, prawda? Bez wątpienia, jeśli ktoś posiada trudne warunki oświetleniowe, np. okno naprzeciw telewizora, to S95D poradzi sobie lepiej niż inni reprezentanci technologii QD OLED. Co jednak, jeśli postawimy OLEDa od LG obok? No i tu zaczyna się robić ciekawie. Bez wątpienia na LG G3 odbicia są bardziej lustrzane, więc wyraźniej widać bezpośrednie źródła światła na ekranie. Są one jednak bardziej przyciemnione niż na nowej matrycy Samsunga. Nie rozlewają się też tak na ekran i nie podnoszą poziomu czerni. Jest bardziej kontrastowo, czyli w gruncie rzeczy tak, jak kojarzy się nam z OLEDami. Myślę, że każdy musi tu wystawić swoją ocenę, bo jak dla mnie nie ma jednoznacznego faworyta. Jedno i drugie rozwiązanie ma wady i zalety. Pytanie, czy bardziej denerwują nas stłumione lustrzane odbicia, czy wypłowiały obraz, ponieważ każde światło rozprasza się i pogarsza czerń i nasycenie kolorów, jak widzicie w tym eksperymencie. Ta nowa powłoka ma jeszcze jedną zaletę, która nie jest zbyt oczywistym tematem w testach. Da się ją wyczyścić na mokro bez zostawiania śladów. To w przypadku S95C i S95B było bardzo, bardzo trudne, o ile w ogóle możliwe. Generalnie można powiedzieć, że ekran ten jest świetny do mocno nasłonecznionych pomieszczeń, bo zapewnia nawet 700 nitów jasności w SDR na obrazie z mniejszym wypełnieniem bielą. To więcej niż nie jeden telewizor LCD i zdecydowanie obala mit, że OLED nie jest dobrym wyborem do oglądania w dzień. S95D jest też rewelacyjnym wyborem do salonu z drugiej przyczyny. Jest to telewizor o najlepszych kątach widzenia, jakie do tej pory testowaliśmy. Spadek jasności pod kątem 45 stopni nie przekracza nawet 10% i kompletnie nie zmienia się ani odcień, ani nasycenie barw. Widzicie zresztą teraz sami. A teraz zgaśmy światło i porozmawiajmy o tym, co lubimy najbardziej. O jakości obrazu w warunkach kinowego seansu. Generalnie jest taka reguła, że jeśli ktoś ogląda po ciemku i raz kupi OLEDa, to prawdopodobnie już nigdy nie wróci do telewizora LCD. Czerń, która nie emituje światła, zapewnia niezwykłą plastykę i trójwymiarowość tego, co widzimy na ekranie. Sceny z napisami? Zero efektu halo. Gwiazdy na czarnym niebie? Proszę bardzo. Pojedynczy efekt świetlny, który wypełnia dosłownie kilka pikseli ekranu, może być jaskrawy, a obok możemy podziwiać perfekcyjną czerń. Na telewizorach LCD, nawet z tej górnej półki, zawsze jest w tym temacie jakieś ale. Na S95D niestety też trzeba wspomnieć o jednym mankamencie, a mianowicie o detalach w czerni. Trochę za mało je widać. Nie chodzi o to, że są zlane z czernią, ale jeśli skonfrontujemy telewizor z innym, który radzi sobie w tym temacie bez uwag, to zobaczymy, że głębokie odcienie szarości są po prostu bardzo mocno stłumione. Da się to do pewnego stopnia wyciągnąć,
osiągnąć poprzez profesjonalną kalibrację telewizora, jednak mimo to zostaje mały pik w gammie w trybie SDR i w krzywej EOT w trybie HDR, który powoduje, że trochę za mało tam widać. Puryści obrazu na pewno to wychwycą, aczkolwiek osoby mniej przywiązujące wagę do jakości być może przejdą obojętnie, bo nie jest to jakiś dyskwalifikujący problem, ale z pewnością w telewizorze tej klasy nie powinno go być. W kontrze do czerni porozmawiajmy teraz o wysokich efektach świetlnych w HDR-ze. Tu telewizor dosłownie olśniewa. Maksimum, jakie udało się nam wyciągnąć z matrycy, to 1640 nitów. Oczywiście na planszy testowej, która jest mało ciekawa, bo przecież nikt plansz testowych nie ogląda na co dzień. Do realnej oceny użyjemy więc cen z prawdziwych filmów, z których ułożyłem procedurę testową. Telewizor nie zawiódł, bo w pierwszych czterech jego efekty oscylowały w okolicach 1500 nitów, zaś w ostatniej uzyskał pełne 800. Nadmienić tu trzeba, że ta ostatnia scena z filmu The Meg jest ekstremalnie wymagająca, bo cała powierzchnia nieba w tym ujęciu świeci jaskrawo. Z reguły telewizory nie są w stanie wygenerować aż tyle energii, by podtrzymać na niej swój szczytowy wynik, ale trzeba też zauważyć, że tak jasne sceny występują niezwykle rzadko w filmach. Dla poszerzenia kontekstu wstawmy teraz wyniki innych popularnych telewizorów z zeszłego roku. A więc efekty mamy na bardzo wysokim poziomie i są to wyniki o 10-20% wyższe niż w ubiegłorocznym S95C. Gdy skonfrontujemy te ekrany ze sobą, jeden obok drugiego, to różnice da się zauważyć z łatwością. Znaczną przewagę matrycy QD OLED nad OLED WRGB jest to, że obraz powstaje na trzech kolorowych subpikselach. W związku z tym jaskrawe światła w HDR-ze mogą mieć mocno nasycony kolor. W scenach takich jak ta widać przewagę od razu. A jeśli o palecie barw już mowa, to mamy tu pełne DCI-P3 oraz 88% BT2020 i takie wyniki pozwalają oddawać niezwykle soczyste kolory, które twórca umieścił w filmie. Wiem, jaki komentarz pojawi się zaraz pod filmem. Brak Dolby Vision. Obiecuję, że nagram na ten temat dłuższy odcinek, natomiast w tym teście odpowiem krótko. Jasność tego telewizora jest na tyle wysoka, że przy produkcjach HDR realizowanych na dzień dzisiejszy nie ma to większego znaczenia. Dolby Vision to głównie dynamiczne metadane, które potrzebne są, gdy film ma zakodowane wyższe jasności, niż matryca jest w stanie z siebie dać. Na dzień dzisiejszy mamy jednak tworzone przeważnie filmy o jasności do 1000 nitów. To mieści się w zakresie możliwości telewizora, więc żadne metadane Dolby tu nic nie wniosą. A co z produkcjami zawierającymi efekty do 4000 nitów? Sprawdźmy to na tym samym szalonym filmie. W tych najbardziej jaskrawych scenach widać zalety technologii Dolby na LG G3, który ma zbliżoną jasność do S95D, ale lepiej mapuje obraz dzięki tej technologii. Są to jednak rzadkie momenty. Przez większość filmu nie da się zauważyć tego braku nawet w bezpośredniej konfrontacji, nie mówiąc już o oglądaniu większości treści z Netflixa. Tam HDR10 na S95D wygląda tak jak Dolby Vision na LG G3. Na koniec trzeba zaznaczyć, że Samsung oferuje wsparcie dla alternatywnej technologii HDR10+. Nie znam jednak filmu wydanego w tym formacie, który miałby tak wysokie efekty świetlne, więc czy odtwarzamy w HDR10 czy w HDR10+, to tytuły, którymi dysponuję, wyglądają tak samo. W temacie HDR muszę jeszcze wspomnieć o jednym problemie, mianowicie o spadkach jasności po rozgrzaniu się matrycy. Wygląda to jak jakiś błąd programowy, który zostanie pewnie szybko rozwiązany, także nie będę się nad nim jakoś szczególnie rozwodził. Sprawa wygląda tak, jakby po dłuższym wyświetlaniu jaskrawych scen w HDR jasność telewizora gwałtownie spadała na bliżej nieokreślony czas. Kilka razy trzeba było poczekać parę minut, ale kilka razy skończyło się to też wyłączaniem telewizora z prądu, aby przywrócić pełną sprawność. Pomówmy o kolorach, a konkretnie o tym, że są one trochę nieposłuszne na testowanym telewizorze. To, że w fabrycznym trybie Filmmaker mamy pewne zaburzenia, np. zbyt żółtą biel, czy ten nieszczęsny problem z detalami w czerni, to nie jest coś, co mnie szczególnie dziwi. Zajmując się od kilkunastu lat kalibracją wyświetlaczy, przyzwyczaiłem się, że każdy telewizor, a nawet jego konkretny egzemplarz, ma pewne niedociągnięcia. Na szczęście funkcje kalibracyjne pozwalają dopracować takie pomniejsze niedoskonałości. Sęk w tym, że nawet po zaawansowanej kalibracji urządzeniami pomiarowymi i tak pewne odcienie żyją swoim życiem. I teraz pytanie, czy jest to problem i czy należy zapisać to na stronę minusów. Raczej tak, ale uważam, że dopóki nie będzie obok drugiego ekranu do porównania, to można go bagatelizować. Zbyt słomkowa zieleń, lekko mniej ziemisty odcień skóry oraz fioletowe zabarwienie błękitów to nie są rzeczy, które rzucają się w oczy od razu i raczej w użytku domowym nie będą przeszkadzać. To, co natomiast nawet najmniej doświadczony widz od razu zauważa, to posteryzacja zwana również bendingiem, czyli niepłynne przejścia tonalne. Zdarza się, że są one wynikiem nadmiernej kompresji materiału, ale mogą też być generowane przez telewizor nawet na filmach w jakości 4K Ultra HD. Tutaj akurat niewiele można zarzucić S95D. Nawet w tych trudniejszych, ciemnych scenach testowych przejścia tonalne miały bardzo dobrą gładkość, a posteryzację zdarzało się zauważyć tylko okazjonalnie. Warto jednak zwrócić uwagę, że producent stosuje technikę dithering'u, aby poprawić się na tym polu. Polega to na roztrząsaniu jednego odcienia na sąsiadujące ze sobą piksele, przez co obraz z bliska jest nieco bardziej ziarnisty, ale z normalnej odległości tego nie widać. Dobrze wygląda to także w treściach sportowych. Upłynniacz pozwala interpolować klatki obrazu aż do 120 fps, dzięki czemu wszystkie dynamiczne ruchy są wyraźne. Trzeba też przyznać, że system generuje zaskakująco mało artefaktów.
Przy zalecanym ustawieniu, które widzicie teraz na ekranie, wyglądało to bardzo przyzwoicie w naszej sekwencji testowej. Po przełączeniu się na jakiś prawdziwy mecz nie zauważyłem ani razu, aby piłka się przycinała lub ginęła, jak zdarza się to w innych telewizorach. Wiele osób z tego powodu musi upominacz wyłączać lub zmniejszać jego siłę działania, co wprawdzie rozwiązuje problem z ginącą piłką, ale też zwiększa smużenie przy ruchach. Tutaj nawet przy ustawieniu na 10 było przez cały czas stabilnie. A więc z materiałami o wysokiej jakości 4K HDR ekran radzi sobie fantastycznie. Co jednak jeśli podłączymy jakiś kiepski materiał Full HD albo, o zgrozo, SD? A więc skalowanie telewizora oceniam jako zadowalające. Tekstury są w miarę czytelne, ale krawędzie narażone są na aliasing, czyli takie ząbkowanie. Dużym minusem w zetknięciu z treścią najniższej jakości jest jednak to, że nie da się wyłączyć tak zwanego overscanu, co powoduje, że krawędzie obrazu są obcięte. Powoduje to nie tylko utratę części obrazu, ale także mocniejsze rozmycie detali. Niestety co roku każdy na to narzeka, a producent nic z tym nie robi. W drugim, ważniejszym teście telewizor był w stanie poradzić sobie z posteryzacją w niskiej jakości materiale. W zakładce menu, zwanej wyrazistość, mamy funkcję, która nazywa się redukcja szumu i jest ona w stanie zamaskować tego typu problemy. Zdecydowanie zalecamy tu ustawienie niska, ponieważ wyższe będzie rozmywać obraz. Podsumowując, z treściami o słabej jakości jest dobrze, ale nie rewelacyjnie. To czas na komentarz dla ostatniej grupy docelowej, czyli oczywiście graczy. Tu trzeba położyć duży nacisk na konfigurację telewizora, ponieważ domyślny tryb do gier po prostu skrajnie wypacza obraz. Efekty w HDR są nadmiernie rozjaśnione, obraz jest mega mocno zaniebieszczony, przeostrzony i krótko mówiąc dzieje się wszystko, co nie powinno mieć miejsca. Dość powiedzieć, że nie działa nawet poprawnie tryb HGIE, więc nie da się przeprowadzić kalibracji jasności w konsoli. A więc podstawową konfiguracją jest ustawienie HDR10 Plus Gaming oraz gra HDR na podstawowy. Dzięki temu pozbędziemy się sztucznego rozjaśniania obrazu i będziemy w stanie przejść poprawnie kreator. Następnie warto pobawić się jeszcze ustawieniami kolorów, ale tu nie podam szczegółowej instrukcji, bo dla każdego egzemplarza będzie ona trochę inna. Tu po prostu mile widziana jest profesjonalna kalibracja, która ustawi wszystkie parametry barw z dużą precyzją. Po ogarnięciu tych rzeczy na telewizorze gra się fantastycznie z kilku powodów. Po pierwsze, obraz ma bardzo wysoką jakość ze względu na idealną czerń, wysoką jasność i szeroką paletę barw. Po drugie, opóźnienia input lag są na tak niskim poziomie, że nikt, nawet zawodowy gracz, nie będzie ich w stanie odczuć. Reakcja na ekranie po naciśnięciu czegoś na padzie jest natychmiastowa. Po trzecie, czas reakcji pikseli jest niesamowicie niski, co jest typowe dla matryc OLED. Dzięki temu nie ma żadnego dodatkowego smużenia, np. w ciemnych scenach, co zdarza się często na matrycach LCD VA. Zobaczcie zresztą, jak czyste są zdjęcia z tak zwanego testu UFO. Nie ma kompletnie żadnej smugi za obiektami w szybkim ruchu. No i wreszcie po czwarte, Samsung ma pewnego asa w rękawie, a mianowicie funkcję upłynniacza dedykowaną dla trybu gra. Pozwala ona konwertować każdą grę do 120 klatek na sekundę, nawet jeśli konsola ograniczają do 30 czy 60 FPS-ów. Dzięki temu gry stają się płynniejsze i mają bardziej ostre ruchy. Funkcja jest naprawdę pożyteczna i wydaje mi się, że za mało się o niej mówi. W telewizorach konkurencji nie da się włączyć upłynniacza w trybie gra, a nawet jeśli się nam to uda, to input lag wzrośnie do takiego poziomu, że przyjemność z rozgrywki będzie mocno ograniczona. Jeśli cokolwiek miałoby tu zostać zapisane po stronie minusów, to może być to brak technologii Dolby Vision. W tytułach, które nie posiadają ręcznego ustawienia poziomu HDR i nie korzystają z tego wbudowanego w konsolę, biele mogą okazać się zbyt jasne. Podobnie jednak jak w kategorii filmów, brak Dolby w telewizorze tej klasy jest bardzo, bardzo małą niedoskonałością. Równie dobrze ekran zadziała z komputerem. Przy współpracy z PC-tem możemy uzyskać pełne 144 Hz w trybie 4K. Nie ma też problemu uaktywnić G-Sync i grać w trybie zmiennej częstotliwości odświeżania. Czytelność tekstu określam jako dobrą, choć na matrycy z trójkątnymi subpikselami kontrastujące krawędzie mogą mieć charakterystyczne zabarwienia na brzegach. Dotarliśmy chyba do końca tego długiego rozdziału jakości obrazu. To czysta przyjemność testować telewizor, który ma tyle walorów i nie są one przyćmiewane przez te pojedyncze, pomniejsze wady. Pomówmy teraz o rzeczach bardziej przyziemnych, czyli o funkcjach telewizora. Wbudowane tunery sprawdzają się dobrze, a interfejs EPG jest bardzo wygodny. Mamy wbudowaną funkcję MultiView, więc spokojnie możemy wyświetlać kilka źródeł naraz. To, czego jednak niestety nie ma, to nagrywanie na USB. Wielka, wielka szkoda, bo wiem, że dla wielu z Was jest to bardzo istotne. Na telewizor spokojnie przerzucimy obraz, zarówno z iPhone'a przez AirPlay, jak i przez Miracast z komputera. Możemy też podłączyć klawiaturę i mysz oraz słuchawkę Bluetooth, natomiast korzystanie z niej wyklucza się z jednoczesnym użytkowaniem głośników w telewizorze. Pilot dołączony do telewizora paruje się bezprzewodowo i nie ma potrzeby celowania nim w ekran. Dodatkowo pozwala on na wyszukiwanie głosowe w języku polskim. Lista dostępnych aplikacji jest w miarę kompletna, natomiast brakuje na dzień dzisiejszy Canal Plus i Paramount Plus. Myślę jednak, że braki zostaną szybko uzupełnione. Jest za to aplikacja Xbox oraz Ambient Mode. Ta pierwsza pozwala przekształcić telewizor w pełnoprawną konsolę do gier, jeśli mamy dobre połączenie z internetem. Gry bowiem uruchamiane są w chmurze, a obraz z nich streamowany do naszego telewizora. Tryb Ambient Mode to autorskie rozwiązanie Samsunga, które pozwala zamienić telewizor w obraz. Działa to świetnie, ponieważ matryca o tak głębokiej matowości i rewelacyjnych kątach widzenia pozwala naprawdę dobrze ukryć fakt, że jest to telewizor, a nie prawdziwe malowidło na ścianie. Jeśli chodzi o interfejs telewizora, to działa on szybko i stabilnie.
Widać, że producent starał się, aby nabywca czuł, że nie obcuje z telewizorem, ale z, że tak powiem, szerszym ekosystemem Samsunga. Przykładem tego jest chociażby nowy pulpit Daily Plus, gdzie wyświetlane są wszystkie urządzenia IoT dostępne w domu. Drugim charakterystycznym zabiegiem jest okrojenie pilota o większość typowych przycisków. Nie znajdziemy tu na przykład klawisza Input do zmiany wejścia. Zamiast tego musimy wejść do interfejsu Home, a następnie wybrać kafelek urządzenia, które uprzednio trzeba zarejestrować w telewizorze. Może wydawać się to niepotrzebnie rozbudowane, ale trzeba przyznać, że po wykonaniu tej pierwszej konfiguracji po prostu działa dobrze. S95D jest też jednym z nielicznych telewizorów, które świetnie parują się z urządzeniami zewnętrznymi, na przykład dekoderem NC+, którym swobodnie możemy sterować tylko jednym pilotem. I całe szczęście, bo skoro nie ma nagrywania, to raczej każdy zdecyduje się na zewnętrzny tuner. Na koniec zostaje nam temat dźwięku. Telewizor posiada głośniki w układzie 422, których moc określona jest na 70 W. W subiektywnym odsłuchu brzmią one dobrze. Trochę brakuje basu, co jest dosyć typowe w telewizorach, natomiast wysokie tony są czyste. Jest funkcja wzmocnienia dialogów i wsparcie dla Dolby Atmos. Jest też niestety pewna niemiła niespodzianka dla osób, które chcą podłączyć soundbar lub kino domowe, aby podnieść wrażenia z oglądania. Telewizor nie wspiera formatów audio DTS. W związku z tym, jeśli oglądamy coś z zewnętrznego odtwarzacza, a do telewizora mamy podłączony soundbar lub amplituner, to dźwięk w takim formacie nie przejdzie przez telewizor i będziemy musieli podłączyć nasz odtwarzacz osobno do systemu audio. Pora na podsumowanie. Samsung S95D to pierwszy model 2024, jaki testujemy w tym sezonie i zdecydowanie jeden z ciekawszych telewizorów. Jego sprawność jest wyraźnie lepsza od ubiegłorocznego flagowca dzięki wyższej jasności i lepszej powłoce matrycy, która nie tylko znacznie lepiej tłumi odbicia, ale także daje się bez problemu czyścić. Powłoka pozostaje jednak kontrowersyjna ze względu na brak głębokiej czerni w porównaniu do telewizorów OLED WRGB. Samsung S95D sprawdza się rewelacyjnie w zasadzie dla każdej grupy odbiorców. Bez względu, czy zamierzamy oglądać treść wysokiej jakości 4K HDR z szeroką paletą barw i mocnymi efektami świetlnymi, czy tylko Full HD i SD z telewizji, które muszą być upskalowane. Matryca jest bardzo jasna i ma rewelacyjne kąty widzenia, więc to świetny wybór do salonów z dużymi przeszkleniami. Telewizor dobrze sprawdza się też w dynamicznych treściach, takich jak gry czy transmisje sportowe. Dla graczy jest tu masa funkcji z możliwością zwiększania ilości FPS-ów na czele oraz z wbudowaną aplikacją Xbox. Telewizor idealny? No nie do końca. W wielu kategoriach istnieją głupie błędy i ograniczenia, które mogłyby zostać usunięte poprawką oprogramowania. Śmiem jednak wątpić, że do tego dojdzie. Brak wsparcia dla ścieżek dźwiękowych DTS, co utrudnia połączenie z soundbarem, nie jest przecież błędem, a celowym zabiegiem producenta. Tak samo jak usunięcie funkcji nagrywania. Temat obciętych brzegów obrazu przy sygnale SD porusza każdy recenzent od lat, więc jest mała szansa, że Samsung się kiedyś tym zajmie. To jednak, na co gorąco liczę, to poprawka drastycznego spadku jasności w HDR po nagrzaniu się matrycy. Tu akurat myślę, że będzie szybka reakcja, więc ja ze swojej strony telewizor polecam. Jeśli chcecie poznać jeszcze więcej niuansów, to zapraszam Was na stronę wybierz.tv już niedługo, a póki co odpowiedzmy sobie jeszcze na ostatnie pytanie. Czy warto ten telewizor kupić? A więc pamiętajcie, że odpowiedzi na to pytanie udzielam bazując na aktualnych cenach. Na dzień dzisiejszy zakup polecam tylko i wyłącznie osobom, które dość luźno podchodzą do budżetu. Telewizor jest lepszy niż poprzednik S95C, ale też znacznie, znacznie droższy. Za nowości się płaci i to normalne, jednak moim subiektywnym zdaniem nie są one warte aż tak dużej dopłaty, jak musimy ponieść na dzień dzisiejszy. Jeśli chcemy zaoszczędzić, to proponuję wybrać model ubiegłoroczny albo LG G3, który jest najbardziej zbliżony jakościowo, a jednocześnie wyraźnie tańszy. Alternatywnie można poczekać na obniżki, ale pewnie nastąpią one dopiero po wakacjach, gdy modele ubiegłoroczne wyjdą z dystrybucji. Czegokolwiek jednak nie zakupicie, to gorąco zapraszam do zamówienia usługi kalibracji obrazu, aby uzyskać najwyższą możliwą jakość ze swojego wyświetlacza. Do zobaczenia!